Brak mi umarł w niedzielę. Brakuje często u nas w ludziach w tej chwili takiej życzliwości, właśnie takiej empatii. To pani mąż? Zazdrosny. W okresie wakacji pociągami podróżują nie tylko dorośli, ale także koloniści. Gdy młodzi cieszą się beztroską, kilka przedziałów dalej dorośli, no właśnie, martwią się o ich przyszłość. Młodzi mają dzisiaj gorzej, bo no nie wiem, nie mają zapewnionego bytu. O, tak prostolinijnie można powiedzieć. Myśmy jakoś mieli lepszy zapewnione. Praca na nas czekała. Czekała na nas praca, była praktyka, była praca. Ja miałam w Lublinie Pomoc Bycie, zaczęłam pierwszą moją pracę, później Urząd Skarbowy i tak o nie wolno mówić. A teraz właśnie młodzi mają ciężko. Tak. Poznajemy studentkę prawa, która jeszcze rok temu doradzała w uniwersyteckiej poradni prawnej, a dziś sama ma swoje zmartwienia. I przy okazji zdradza, co martwi przeciętnego Kowalskiego. A jak pani patrzy na tą całą sytuację prawną w Polsce? Szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy nie wyjechać z kraju. Naprawdę? Naprawdę. Bo no, dzieje się ciężko, ale zobaczymy, może się jakoś uda. Z czym do pani przychodzą ludzie? Różnie, naprawdę. W zależności od tego tak naprawdę, co się wydarzy w życiu. Raz jest to jakiś niespłacony kredyt, raz jakiś po prostu licytacja mieszkania, raz coś innego, raz po prostu kwestia dziedziczenia. Różnie. Ale oczywiście też kwestie karne są, wiadomo. A skoro przy pomaganiu i życzliwości jesteśmy, na rozmowę udaje nam się namówić kierownika pociągu, który mówi, że w jego pracy te dwie rzeczy są równie ważne, co bezpieczeństwo. Brakuje często u nas w ludziach w tej chwili takiej życzliwości, właśnie takiej empatii. Jak ktoś tak ukazuje takie coś, to jest naprawdę super. Bo jest zawsze taka zasada, że jak ktoś jest z czegoś niezadowolony, powie to 10-15 osobom, napisze na Facebooku, ale jak ktoś jest zadowolony, to zachowuje to dla siebie, tak? I dla mnie wystarczy, że ta osoba na przykład przyjdzie, powie, że było super. W czasie przedwigilijnym takim wsiadła nas do pociągu kobieta z dwójką małych dzieci i okazało się, że wsiadali w ten pociąg, co potrzeba. Z kolegą zadziałaliśmy tak, właśnie przy pomocy tego CBK, zatrzymaliśmy nasz pociąg na jednej stacji, inny pociąg na jednej stacji. Zrobiliśmy tak, że pociąg, który miał jechać praktycznie w Zielonym Poznaniu, na nią czekał, to dziś dotarło gdzieś tam do góry i że ta kobieta dojechała do domu i że była gdzieś tam z rodziną, tak? No to było po prostu spędzić święta, no bardzo ważna sprawa. Dokładnie. Pozostajemy w wagonie restauracyjnym Wars. Tu przy kultowym już schabowym i piwie toczą się jak zawsze rozmowy o Polsce i Polakach. Kolarze ze szczecińskiego klubu rowerowego Gryfus jadą ze Szczecina do Krakowa. Polskę zatem zjeździli wzdłuż i wszerz. Kogo spotkali na swojej drodze? Ja spotkałem niedawno człowieka z podkarpackiego, który tam, jak to się mówi, z dziada pradziada. I on właśnie z kolei powiedział, że przyjeżdża do Świnoujścia i tu do Szczecina i mówi, że właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim ludzie są tak mili, że u niego to jeden drugiemu po prostu oko by tam widłami wykuł i wszystko, że taka była jego opinia. Ja jestem ten fanem małych społeczności lokalnych i terenów lokalnych. O. Magna Pomerania, od Słupska do Pomorza. A warszawiacy? Stoleca. No ale co, lubi się warszawiaków w Polsce czy się nie lubi? A szczerze je. Co, szczerze się lubi? Znaczy ja mam stosunek oboje. Wracamy do naszej bohaterki, bo w pociągach, drodzy Państwo, można załapać się nie tylko na mały poczęstunek, ale także na próbę swatania. To pani mąż? Zazdrosny. Tak? Że takie dziecko ładne koło mnie siedzi. No szkoda, bo mam córkę, już mężatkę. A jakby nie była mężatką, to by mnie pani zeswatała? Oczywiście, oczywiście. A skąd pani pochodzi? Z Lublina. A ja będę na kajakach w Lublinie. Kiedy? 12. My teraz idziemy do Krosna, a mieszkam w Gorzowie też. Zresztą rodzina i dom to częste tematy wśród podróżujących pociągiem. I choć powroty w rodzinne strony dla większości są wspaniałymi chwilami, życie pokazuje, że nie zawsze tak przecież jest. A gdzie pan teraz jedzie? Do domu, do Biżanowa na pogrzeb. Brata. Brat mi umarł w niedzielę. Młodszy ode mnie. Żywotny. No, ale wie pan. Choroba nie wybiera. I mi brat też umarł. Tak jest. Jak umiera brat, to tak jakby
część umarła w człowieku. I jak bardzo ważne i bezcenne są dobre relacje w rodzinie, a szczególnie te wśród rodzeństwa, naprawdę nie trzeba tu nikogo przekonywać. Nie masz siostry ani brata? No właśnie mam jednego brata. I nie macie takiego kontaktu? No nie. To szkoda. No i właśnie się zastanawiam, jak pani to robi, że ma pani... Ja mam dwie siostry. Z jedną mam lepszy kontakt, z drugą gorszą po prostu. Czyli to musi tak być. Ale szacunek jest. Staramy się. A jak się robi tak, żeby mieć dobry kontakt z rodzeństwem? Nie wiem, trzeba dbać o siebie, jakiś kontakt utrzymywać i wtedy jest. Ostatnie pytanie. Za co pani kocha siostrę? No za to, że jest, taka jaka jest. Po prostu. Jest 1:20, znajdujemy się w Przemyślu. I serdecznie was pozdrawiamy, idziemy odpocząć, aby jutro mieć siłę, aby dalej podróżować po naszej pięknej Polsce.